Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jesteśmy pod Isztar, można by powiedzieć, natomiast będziemy szukać jaskini pomiędzy Isztar a Mora Sul. I w tym wypadku chyba najlepiej byłoby do Mora Sul się udać, typowo. Ponieważ została nam tam ciężka skrzynia i wydaje mi się, że to jest ostatnia tego typu, gdzieś tutaj, wiecie, tak schowana, skitrana i tak dalej. W ogóle na pustyni nam już dużo do zrobienia nie zostało. Myślę, że we wszystkie miejsca udamy się dzisiaj. No bo tak naprawdę nie ma co tutaj więcej robić. Widzę, że cień się troszeczkę psuje. Zbieramy dwa poziomy, żeby nauczyć się mistrza dwóch ostrzy. Co ja chciałam zrobić? Aha, no tak, teleportować się do Mora Sul. Moi drodzy, chciałabym aktualnie wrócić do nagrywania odcinków codziennie, ponieważ mam na to czas, ponieważ mam na to ochotę i jakby to powiedzieć, chcę przestać nagrywać odcinki na zapas. I to bardzo chcę. A chcę też z tego powodu, że wiecie, po ślubie jeszcze nie byłam na żadnym wyjeździe, ani na niczym w tym stylu. No i szczerze, na taki wyjazd chciałabym się udać. A żeby się udać na taki wyjazd, to oczywiście albo zostawię was bez kompletnie niczego, albo po prostu, jak to się mówi, nagram na zapas odcinki. A tak jak mówię, nie chcę za bardzo nagrywać na zapas filmów z wielu przyczyn. I to nawet bardzo wielu. Po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest wcale aż tak fajne, jak mogłoby się wydawać. Więc po prostu wolałabym tego uniknąć. Zastanawiam się bardzo serdecznie nad tym, czy dobrze idę. Tu była oaza Murata. Między Mora Sul a Isztar. No musimy iść, myślę, tutaj przy tych górach, żeby gdzieś dotrzeć. Szczególnie do jakiejś jaskini. Bylebyśmy nie trafili do jaskini z Merdarionem, bo nie potrzebujemy tego. Tak, no standardowa oaza Murata. Bardzo fajnie, serdecznie, miło tutaj wszędzie. O, ja tutaj zostawiłam jeszcze Expik. Fajnie. Tak mi się wydawało, że coś tu jeszcze będzie na mnie czekać. I to nawet więcej niż trochę. Fajnie. Mam nadzieję, moi drodzy, że się dobrze bawicie przy serii, która wróciła. A też dlaczego chciałabym jakby pograć troszeczkę więcej w grę, bo mam wrażenie, że za długo się z tą serią już cyrtolę. Bardzo za długo. I po prostu chciałabym już tę serię w pewien sposób po prostu zakończyć, bo jakby Gothic 3 jest serią, która zawsze sprawiała mi dużo kłopotów, jeżeli chodzi o kwestię kończenia jej. I mam już tego po prostu serdecznie po dziurki w nosie. Więc chciałabym tą sprawę Gothica 3 już zamknąć. Wiecie, mi się bardzo przyjemnie gra w Gothica 3, ja bardzo lubię, uwielbiam po prostu. Mogłam grać godzinami, po prostu non-stop, ale wiem, że jakby ja mogę sobie grać, a wy... No w kwestii oglądania wygląda to trochę inaczej. Czemu tutaj są jakieś randomowe pudła? O! Metalowy kufer, tak po prostu. I żyła. Nawet nie jedna. Co my tu mamy? Niestety nic interesującego, ale bardzo mi się podoba fakt, że na pustyni jest tak jak na pustyni. Żyły, siarki są. Może nie będę ich kopać. Pomiędzy Mora Sul a Isztar, no w teorii to powinniśmy się trzymać tego miejsca tutaj. Czyli podobnie jak jest Merdarion. Pomiędzy Mora Sul a Isztar. No szukamy jaskini. Szukamy jaskini. No w teorii. Idziemy pomiędzy Mora Sul a Isztar.
Mi się wydaje, że to było kawałeczek o ciupinkę dosłownie dalej, jak jest Merdarion. Czy to jest jaskinia? Tak, to jest jaskinia. I to chyba nie jest jaskinia z Magga. Tak, to jednak z wami, dobra. Zrobię sobie przerwę. Czas zaatakować Mora Sul. No nie czas. Poczekaj, chłopie. Dobra, czyli idziemy dalej wzdłuż gór. Mam nadzieję, że gdzieś dojdziemy do jakiejś jaskini i trafimy na miejsce, którego potrzebuję. Jak nie, to troszeczkę pobłądzimy, a ja sobie po prostu z wami pogadam. Mamy też pełzacze. Pięknie na dwa strzały będą schodziły. Okej, okay, jest was tutaj troszkę więcej. Dużo ruin i tego typu spraw tutaj można znaleźć. No chodź. Ojej, najgorzej. Dobra. Nie będziemy się męczyć. Kompletnie. Dobra, to miejsce wygląda dość interesująco, ale z tego co widzę, nic tu nie ma. Mi się wydaje, że pójście tutaj wzdłuż tych ruin nie będzie głupie. Dużo pełzaczy. Ale czy to źle? Nie wydaje mi się. Okej, okay, lubię takie ciosy, jak wchodzą z zaskoczenia. No i fajnie widać Mora Sul właśnie w oddali, prawda? No fajnie. Tu już w sumie biegaliśmy po tych terenach, można by tak rzec. Bo byliśmy w okolicy. Widzę, że te pełzacze trochę nie wiedzą, co mają robić ze sobą. Okej, okay, Bezi, już się uspokój. Okej, okay, jest was więcej. I to troszkę więcej nawet. Dobra, kolejny pełzacz. Już widać Isztar w oddali. Mam nadzieję, że nie błądzę. Chociaż nie powiem, chodzenie po tych ruinach też jest dosyć satysfakcjonujące. Tam jest jakiś ciekawy ołtarz? O kurde, dobra. Jakaś F5 by się przydała, bo tak sobie chodzę bez niczego. Pamiętam to miejsce. Kiedyś na nie trafiłam. Na szczęście golemy sobie aż tak dobrze mimo wszystko ze mną nie radzą. A gdzie ty masz serducho? Jest sfatygowana kamienna tablica. No nie powiem, tutaj naprawdę zdarzają się miejsca, gdzie można coś fajnego odkryć, znaleźć. O, nie wiem, czy to tutaj nie ma tej jaskini, wiecie? Z tym cieniostworem. Zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy, ale tak dzisiaj ciężkie skrzynie. Rules. O, jesteśmy. Mamy ciężką skrzynię, moi drodzy. Już ją nawet widać. Pustynny cieniostwór. Dobra, widzę, że ty się tak łatwo nie dasz. Pięknie. Otwieramy od razu. A co w skrzyni? W skrzyni
Topór bojowy barbarzyńcy. Duży oręż. Podobno topory są trochę zwalone, bo są wolne. Ale chciałabym zobaczyć, jak to się tutaj pokazuje. Wydaje mi się, że mają trochę mniejszy zasięg. No, to ma dużo większy. Co zresztą widać. I tutaj chyba nic już na dole się nie znajduje. Same rośliny. Trochę słabo, że nie ma żadnej jakiejś tabliczki czy czegoś w tym stylu, ale no niestety nie możemy mieć wszystkiego. Jeszcze tutaj się rozejrzę. Magiczny korzeń. No nic ciekawego, no przykro mi. Bardzo serdecznie. Dobra, od razu ogarniemy może kwestię tabliczki. Plus 6. Beauty. Beautiful. 135. No myślę, że nie uzbieramy na koronę Adanosa, ale to nic. Dobra, moi drodzy. To teraz tak, kolejna ciężka skrzynia będzie przy Bakareszu. Tylko tak, czy do świątyni? Nie, po prostu do Bakareszu. Już tam byliśmy, bo mamy kamień topielca w ekwipunku, prawda? Mamy? Mamy. No to idziemy tam w tamte okolice konkretniej. W sumie możemy iść nawet tędy tutaj, przepłynąć się wodą. Tak, w sumie. No, będzie fajnie. Czekam na jakąś lepszą broń dwuręczną dla nas. Też wiadomo, najbardziej to czekam na gniew Inosa. Oj. No tu jest też wysepka w ogóle. I czy to jest ta wysepka? Chyba tak. To są jeszcze potem trzy wysepki. Po tych wysepkach też warto jest się rozglądać i w ogóle. Tak, jak wejdziemy do wody, to powinniśmy na spokojnie dopłynąć. Tak, będzie się trochę podtopi, ale nie martwcie się. W sumie mogę krwiopijce sobie wziąć, bo możemy nim płynąć po wodzie bardzo szybko. Ale szczerze, gdzie nam się spieszy? Wydaje mi się, że nigdzie. Tak się zastanawiam, czy zostały jeszcze jakieś ciężkie skrzynie w Warancie, ale wydaje mi się, że te dwie są ostatnimi ciężkimi skrzyniami tutaj, w tej krainie. Muszę zobaczyć, który numerek ma... ten topór, który znaleźliśmy. No i tak, mamy znajome miejsce, widać latarnię pod Cape Dan. Jest też wysepka. Tu możemy już pomału właśnie wychodzić na brzeg. Pięknie. Tu z tego co kojarzę będzie trochę topielców jeszcze. Chyba. Duży minus tego miejsca to jest to, że tutaj bardzo gra ścina. Jest po prostu tragizm, jeżeli o to chodzi. W sumie się nie dziwię, bo tu jest bardzo dużo, wiecie, nadźgane tekstur. O, już jesteśmy nawet pod tym miejscem. Tak, tu jest obozowisko orków. To jest ciężka skrzynia w ogóle. Ja trochę tak od dupy strony przyszłam. I powiem wam, że wypadałoby wymanewrować trochę. Jednak mogłam przyjść trochę inaczej. Aha, wlazłam prosto w obozowisko. Zatrzymaj się, Mora. Stoję w miejscu, gościu. O, tu jesteś. Wiecie, bo... O Boże.
Jak to wygląda? Dobra, są wojownicy. Uf, na szczęście dotarłam sobie do ścieżki, tylko że to jest ta boczna. Chociaż... To jest chyba bardzo dobra ścieżka. Halo? Ktoś do mnie krzyczał, że będę krwawić. Zatrzymaj się, Mora. Okej. Masakra. Dobra. No tak, trzeba przyznać, interesujące dosyć miejsce. Wyleczmy się trochę. Powiem wam, że i tak wolę orków od nieumarłych. Jest przywódca od razu. Właśnie, bo ja zawsze szłam tędy. Dobra, zdążę? Na spokojnie. Tam jest szaman. Głównie na niego trzeba uważać. Wiecie, ja się tak nie wyrywam. Bo jeżeli mam być szczera, to nie chcę się, wiecie, wyłożyć od razu. Ty chyba już nie wstaniesz, wiesz? Tak mi się wydawało. Dobra, F5 kolejny i lecimy dalej wyrzynać. Powiem wam, że bardzo cieszą mnie komentarze od ludzi, którzy mówią, że właśnie cieszą się, że nagrywam taką klasyczną serię po prostu gameplayową. Ojej. Bo podobno jest tego bardzo mało. Na polskim YouTubie. Już podobno nikt tego praktycznie nie robi. Dobra. Okej, zrobimy odwrót. Ła! No, podobno już mało osób nagrywa takie typowe gameplaye, wiecie, bez wycinania, bez przyspieszeń. I szczerze, ja mogłabym robić przyspieszenia, mogłabym robić wycinki. Ale szczerze, ja po prostu nie chcę tego robić, bo właśnie mi sprawia przyjemność głównie właśnie takie coś jak robię, nie? Dobra, ktoś do mnie biegnie, nie wiem skąd. Stoję w miejscu. Dobra, jeszcze cios od razu. A, to jest elitarny od razu, okej. No i też gramy sobie przy okazji troszkę w nocy. Wygląda to całkiem nie najgorzej. No, gościu, zapraszam cię serdecznie, nie wiem gdzie jesteś. Nie zdążyłam. Nie wiem, czy podchodzenie tam blisko to jest dobry pomysł. Chyba nic mi to nie zrobiło. Tam już się zbliżamy pomału do szamana. Nawet go widać. W sumie można by było już do niego podbiec, tylko czy tu już jest czysto wszędzie wokoło? Jest czysto, co ciekawe.
A no tak, bo tu jest dwóch przywódców, ja zapomniałam sobie trochę. Dobra, teraz możemy zrobić minimalny odwrót. Przywódca jest taki dosyć roszczeniowy. Dobra, szóstkę powinnam zdążyć wypić. Dobra, nie zdążyłam wypić. Okej. Okay. Niech będzie i tak. No kurde, Leno. Co jest? Najwyżej wejdziemy do wody. Dobra, no niech będzie i tak. No kurwa mać, ten przywódca ma tą halabardę. I szczerze, przez nią mnie tak kosi. Rzadko kiedy się to zdarza. Żeby przywódca taką broń miał przy sobie. Cześć. Jesteś mój. Okej, gościu. Już chyba niekoniecznie. I szaman pięknie. Tutaj nie ma jakichś tam wielkich skarbów, jeżeli chodzi o rośliny. Chyba, że jest gdzieś szczaw królewski. W sumie w takich miejscach jest to możliwe. To jest jedno z niewielu miejsc, gdzie mamy taką roślinność. I ciężka skrzynia, moi drodzy. Pięknie. O to chodziło. Ciężka kusza. Nareszcie nowa kusza. Jezu, niemożliwe. Pokażcie mi to. Standardowo plus 10. Troszeczkę inaczej wygląda, ale jak dla mnie w sumie może być. Jak stoimy z czasem? Stoimy bardzo fajnie z czasem. Szkoda, że tutaj nie ma łóżka. Trochę mało mam pieczeni. Możemy usiąść przy ognisku, dać tutaj nowego klimatu i usmażyć mięso. Tylko może bez przesady. Okej. Okay. No i dobra, i mamy jeszcze jedno miejsce do odwiedzenia na pustyni. Ojej, z takich ważniejszych bym powiedziała. Czyli tą bodajże wysepkę? Nie, tą wysepkę. Tą, co żeśmy już mijali. Tam byłam już kiedyś. Ach, piękny księżyc. Dość duży, jak na księżyc, ale spoko, może być. Ruszamy więc na wysepkę pełną bólu. Co prawda tam jest gorzej, jak się gra na quest paku i content modzie. Jak się gra na podstawowym Gothicu 3, to jest całkiem okej. Więc mam nadzieję, że uda nam się sprawnie załatwić sprawę. Ogólnie w quest paku jest tutaj bardzo fajna rzecz, bo można zdobyć zbroję. Albo zbroję paladyna, tą co zdobywamy w Gothicu 2 pod koniec gry. Albo... czy tam rycerza to jest zbroja? Nie wiem, ale to taka zajebista. Albo zbroję łowcy smoków. No obie te zbroje to jest jednak mimo wszystko majstersztyk, nie? Jednak mimo wszystko fajnie. W ogóle, jak my stoimy z nowym poziomem? Nie zobaczę tutaj, no to nie. No tak, nie mam inwentarza. Wyjdziemy na brzeg, to pierwsze co zrobimy, to tu sprawdzimy. Spoko. Zapowiada się na gęsty las. I bardzo bólem jest to, że w sumie w tym lesie gówno jest.
Znaczy się, z jednej strony się cieszę, że nie jest nasrany przeciwnikami na każdym metrze, po prostu, bo to też byłoby strasznie męczące. No, do kolejnego poziomu nam brakuje dużo bardzo. Dobra, możemy się przejść tutaj na przykład. Zanim pójdziemy we właściwą stronę, to się przejdziemy tutaj boczkiem. Przeciwników nie widzę, a jak z roślinami? No niewiele tutaj jest, niewiele. Powiem wam, że gdybym była twórcą, to zrobiłabym to miejsce jako fabularne. Bo ma naprawdę bardzo fajny klimat. Ale prawdą jest, że tutaj po prostu nic kompletnie nie ma. Ani źdźbła życia. A prawda jest właśnie też taka, że jest tutaj miejsce, gdzie są ożywieńcy, jest nawet kapłan ożywieńców. Wiecie, to powinno mieć jakąś historię to miejsce, bo albo chociaż jakiś taki mglisty bardzo klimat, że jest to taka mgła jak w jaskiniach czasami, tak jak w tej jaskini z Rakusem było. Okej, moi drodzy, wróciłam. Nie wiem dlaczego, ale coś mi się tutaj pobagowało przez chwilę i to nie było dobre. Tak czy inaczej, no to warto się tutaj nastawić na walkę. Już za moment w sumie. Ja nie wiem, czy tutaj, jak się gra w Questpacka i Content Moda, to czy tutaj nie ma dwóch ożywieńców naraz? No i musicie przyznać, że to miejsce powinno mieć jakąś historię. Cokolwiek, a tutaj kompletnie nic takiego nie ma. Jest szkielet. Jest główny kapłan. Od razu do niego chyba pobiegnę. To jest bardzo trudne przeżyć to wszystko. Biorąc pod uwagę te szkielety i to, że ten kapłan się całkiem dobrze broni. Ale wiecie, no jak go nie pokonamy jako pierwszego, to będzie jeszcze gorzej. Dobra. Kurde, no. Przyblokował się. Liczyłam, że wiecie, tymi resztkami tchu uda mi się go pokonać. Chryste. Tu trzeba zastosować jakąś dobrą taktykę życia. Może by w niego z błyskawicy pierdzielnąć, tylko to chyba mu nic nie zrobi za bardzo. Tu jest inny szkopuł. Jego trzeba kuźwa sięgnąć. Okej, jeszcze się na mnie nie rzucił. Chyba. Czy oni się zbagowali? Ej, oni nie mogą tu zejść. A to ciekawe.
Ała. Szkoda, że nie jestem w stanie go w ogóle namierzyć, nie? To by bardzo ułatwiło sprawę. Dobrze wiedzieć, że szkielety są zacięte. Albo i nie są. Znaczy troszeczkę są. A, bo tamten idzie tutaj. Dobra. Niedobrze. Gdzie on jest? Kurde, no widzicie? Jaka menda? Kurde, tu się będziemy mordować pół dnia. Ale dobrze, że to jest ostatnia... jakby... ciężka skrzynia w tym miejscu. Najgorsze jest to, że to są szkielety i... a może... czy to ma sens? Ooo! Ej, nie, dobra. A propos strzelania do szkieletów. Tamten tutaj nie podejdzie, bo ma za daleko. Pytanie, czy jestem w stanie zabić takiego szkieleta. Jestem. Dobra, tamten też dostał. Pięknie. Tych szkieletów bym się chciała pozbyć przede wszystkim. Dobra, F5. 8. Ła, biegaj. Okej, z ciebie nic nie było. Ale to nie są chyba wszystkie szkielety. Tutaj jeszcze ich było trochę. To są naprawdę wszystkie szkielety? I one mi robiły taką siekę z mózgu? Okej. Uuu, przepis na miecz przodków. I pierścionek. Czy za pomocą telekinezy można sprawdzić, co to za pierścień? Nie można. No, to byśmy tutaj zaliżeli. Ja sobie zrobię może na szybko... zdjęcie tych pierścionków. Będziemy potem widzieć, co dostaliśmy. Okej, doszedł mi jakiś nowy pierścień. A nie, nie doszedł mi nowy pierścień. Dobra, tu się zgadzam. To był pierścień siły życiowej. Mamy teraz dwa, a był jeden. No nie powiem, dupy mi to wszystko nie urwało. Co jak co, ale to miejsce jest 1000 razy bardziej dokokrzone, jak gramy w content moda i w quest packa.
No i co? No i mamy ciężką skrzynię kolejną. Mamy przepis na miecz przodków. To jest naprawdę zajebista broń. I ta broń nam chyba będzie pokazywała, że to jest czas w Nordmarze posznupać trochę. Tak jest. Rubinowe ostrze sztabaczystej magicznej rudy i dragrot. Tylko, że to jest broń... To jest broń jednoręczna. Ale jest bardzo fajnym projektem. Tak samo jak miecz runiczny był całkiem fajny, chociaż tutaj jest taki duży przeskok, że to nie ma przebacz. Dobra. To co nam, moi drodzy, zostało do zrobienia? Isztar, no wiadomo. No dobra, w sumie pustynia jest cała zrobiona. Co najwyżej zostały jakieś miejsca do zwiedzenia typu dla expa, po prostu. Po prostu dla expa. Można by się było po pozostałych wysepkach w sumie przebiec. I wiecie co, chyba tak zrobię. Tylko ominiemy kwestię Where is Guru. Przecież tak naprawdę to jest rzecz taka naprawdę zajmująca dosłownie właśnie 10 minut odcinka na koniec. Ale nie chcę na razie tego zadania robić. Szczególnie, że... Nie no, w teorii mamy dostęp do wszystkich lokacji, gdzie można te skrzynie zdobyć. I nie ma z tym problemu, że gdzieś jest daleko czy cokolwiek. Ale wolałabym na razie jeszcze tego nie robić, więc skorzystajmy sobie z opcji wysepki. Zastanawiam się, jak nazwę ten odcinek. To jest dosyć kłopotliwe. Wiecie, poszukiwanie ciężkich skrzyń jest takie trochę oklepane. Ewentualnie możemy nazwać miecz przodków. Ewentualnie wyspa na północ od Bakareszu, czy coś takiego. No nie wiem. W ogóle dajcie znać, jak wam się podoba jakby granie w nocy w Gothica 3. Czy jest bardzo ciemno na tym YouTubie, czy jest całkiem znośnie i jak to wszystko się prezentuje. Jestem w sumie bardzo ciekawa. No, będziemy pustynią się już praktycznie żegnać się z pustynią. Wiecie, ja dalej nie odwiedziłam wszystkich miejsc na pustyni. Tu jest bardzo dużo miejsc, gdzie można znaleźć ogry i gdzie po prostu jest milion expa. Ale czy mnie się kuźwa chce, to ja nie wiem. Oj, Bezi się prawie się utopił. Właśnie tu są topielce na przykład. Takie, wiecie, niszowe sprawy. I krzepica też jest. Znowu mamy połączenie topielców i krwiopic. Ciekawe, prawda? Dobra, w sumie z tych topielców to nawet nie ma za dużo, tylko są pazury. Gdyby z tych pustynnych była chociaż jakaś skóra. Żądła od krwiopic też już w sumie mało mi są potrzebne. No bij! Ale wiecie, no... Można pozwiedzać, bo nie każdy wie, że tutaj takie są miejsca w ogóle. Jest trochę roślin, nawet leczniczych. No jak widzicie, sporo takich miejsc bardzo zniszczonych. Takich właśnie ruinowatych, można by powiedzieć. Magiczny korzeń. No i dobra, ta krwiopica się widzę za późno trochę obudziła. No i co dalej? Nie wiem.
Są kamyczki. Są roślinki. Są ruiny. Czemu one tak szybko łapią agro? To nie jest trochę aby dziwne? Nie wiem. Ale hej, no, każdy daje 100 expa. Bądź co bądź, za niedługo by się uzbierało z tego 1000 w sumie, nie? 1000 tu, 1000 tam. W sumie spoko. Zastanawiam się, kiedy ogarnąć sprawę ciężkich skrzyń. O, tu jest jakiś kuferek w ogóle. Sprawę ciężkich skrzyń w Myrtanie. Chyba dopiero jak będziemy odbijać wszystko. Okej, parę jakichś tam przedmiotów. Magiczny korzeń, to ja może podziękuję. Korzeń leczniczy, no niech będzie. Nic wielce szczególnego. Tylko sporo topielców. Dobra. Na kolejnych wysepkach, z tego co pamiętam, na jednej są ogry. I tam też pilnują jakiegoś kuferka. O, cześć. Ojej. W sumie ta wysepka też jest dosyć długa. Czemu tu się wszystko tak szybko agruje? No i widzicie, raptem jeden po prostu metalowy kufer na takiej całej wyspie, nie? To i tak grunt, że coś dali tutaj twórcy. Ale tutaj można było tyle rzeczy umieścić, że to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Aha, to jest to truchło, dobra. No zwiedzimy sobie te wysepki do końca i będziemy wtedy kończyć dopiero odcinek, bo czemu by nie? Tu mamy na przykład jaszczurki. Serio? Kurde, czemu te jaszczurki na tym poziomie gry dalej gryzą? Dobrze, że ognisty jaszczur nie pluje ogniem. Chociaż nie powiem, ja uważam, żeby to było spoko. Byłoby to takie bardziej kanoniczne, jeżeli mam być szczera. O, dzień dobry. Tu jakiś kufer był w krzaku. Działam. Patrzcie, jaki ukryty. Bessie nawet nie wie, jak do niego iść. No i naprawdę taki lucik. To postaraliby się. Daliby mi sztabkę. Czystej magicznej rudy, o Jezu. Moja jaszczureczka. Czy tamten glas do wody? Nie wiem. Dużo was. Dobra. Krwiopijce i jaszczury.
Serio? Giniusz, proszę cię. Więcej jaszczurek. Dobra. Nie pamiętałam, że tutaj jest tyle jaszczurek. W życiu bym tego nie pamiętała chyba. Ale hej, fajnie. Z jednej strony. Wybacz mi. Ale nie mogłam przez ciebie zebrać tego, co potrzebowałam. Dobra, co dalej? Serio? Dobra, bijemy. No i co? Na każdej wysepce jest po jednej raptem skrzyni. A te krwiopice, jakim cudem to ja ominęłam, to nie wiem. Kiedy byłam obok. Przed chwilą. O, korzeń leczniczy w krzaku. Nie bójcie się, ja też nic nie widzę. No i ostatnia wysepka nam została i z tego co pamiętam, tu są ogry na tej ostatniej. I podejrzewam, że też jakiś metalowy kufer czy coś w tym stylu. A jak nie ogry, to mi się... Tak, są ogry. Zastanawiałam się właśnie, czy mi się popitoliło, czy nie. Okej, wy się tu bagujecie. To jest dla mnie szansa, żeby się was pozbyć. W bardzo szybki sposób. Nie wymagający ode mnie kompletnie nic. Serio? No i pięknie, jeden padł. Nie pamiętam, ile tu jest ogrów. Okej, jak już mi namierzyło kolejnego. Nie wiem, czy nie z 5. O, przyjdziesz tutaj. Niemożliwe. Ała. No co jest? Jest fizycznie niemożliwe. Giniusz. Więcej? Krwiopijce są. Okej. Mnie tylko zastanawia. Czemu? Ja nie widziałam nigdzie skrzyni do zadania Where is Guru. Ominęłam? Czy tutaj jest? Nie, no tu by nie było. Solidny metalowy kufer. I metalowy kufer. Dobra. To otwórzmy oba. Ominęłam chyba tą skrzynkę. O Boże. Widzicie, co nam właśnie wpadło? Dzięki temu możesz tworzyć broń z czystej rudy. Tyle się naczekałam, żeby mi to wypadło z randomowej po prostu skrzyni metalowej, z metalowego kufra. I nareszcie się udało. Na po prostu ostatniej wyspie. Wiecie, co tutaj jest chyba ten kufer?
Albo nie? Nie wiem. O, dzień dobry. Sprawdźmy jeszcze, czy coś tu jest. Żywego or nieżywego. No chyba nie. Jest kamienna pokrzywa. Uszkodzona skrzynia. Okej, czyli to jednak było na ostatniej wysepce. Mi się wydawało, że to było wcześniej. Dobrze, no to jak widzicie, tutaj możemy zacząć zadanie Where is Guru. Na ostatniej dosłownie wysepce mapa świata, na tej tutaj. Tym zadaniem myślę, że się zajmiemy kiedy indziej. Chociaż prawda jest taka, że mogę otworzyć skrzynię. Mogę otworzyć skrzynię, ale nie spieszy mi się z tym. Myślę, że zakończymy odcinek w tym miejscu. Ja się na spokojnie zastanowię, czy chcę zadanie Where is Guru robić już teraz, czy zaczekać z nim. Zobaczymy. Tak czy inaczej, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Pospacerowaliśmy trochę nocą, ogarnęliśmy wszystkie wysepki. Tak naprawdę z wyjątkiem tej przy Ardei, bo tam już byliśmy. Czyli mówimy o tej tutaj. Byliśmy tam. No i te wszystkie trzy już tutaj też są zgarnięte. Na pustyni zostało jeszcze parę miejsc, gdzie można pochodzić, poeksplorować, poekspić, ale szczerze nie wiem, czy chcę to robić, bo większość miejsc udało nam się odwiedzić. Zobaczymy. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć.